W tym miejscu będę sadził ligustr. Ziemia tutaj jest sucha, kwaśna, teren leśny. Żeby nie było, wszędzie drzewka, sosny. No zobaczymy jak to wyjdzie. Biorę się za kopanie rowu. Tak jak widzimy, już jest jakiś progres. Niestety ziemię mam tutaj straszną. Sucha jak pieprz. Żółta. Bez składników odżywczych. Dół kopie większy z powodu tego, żeby dać lepszej ziemi pod korzeń. Tak to wygląda. Jeszcze sporo pracy przede mną, ale się nie poddajemy. Walczymy z tym wszystkim. Myślę, że wykopię aż tutaj do tej bramki. Żywopłocik będzie na początek tylko taki. Zobaczymy jak będzie rósł. No. Kopię dalej. Dół już wykopałem. Nie obyło się bez drobnych przeszkód. Takich jak te kamyczki, czy korzenie starego drzewa, tego, o tutaj, teraz rośnie tam piwo. Powoli zalewam wodą rów. Dałem tutaj stare pnie z powodu tego, żeby magazynowały mi wodę i żeby korzenie miały z czego pić, jak będzie susza, bo tu nie można nazwać ziemią, bo to jest piach żółty, tragedia. Ligustr powinien sobie dać radę z tym, niby jest przystosowany do tego, żeby na słabych ziemiach rósł, ale zawsze lepiej go zasilić czymś dobrym. A próchnica później będzie się z tego robiła, z tych pni. Powoli to będzie się rozkładało i myślę, że to jest bardzo dobre zasilenie dla nich. Oczywiście dam jeszcze ziemi dobrej. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Rów jest dosyć głęboki. Korzenie będą miały gdzie się rozwijać. Ruch mi się łamie. Bardzo dobrze będzie tutaj elegancko magazynowało wodę. Tu nawet widzę, że to jest trochę jest wilgotne. Z lasu przyniesione stare pnie. No, woda już się leje. Bardzo ładnie. Zostawiłem sobie odstęp tutaj od siatki, żeby w miarę sobie wejść i przyciąć gałązki. Jak wiadomo, trzeba ligustr przycinać co najmniej 2 lub 3 razy w ciągu roku. Najlepiej na wiosnę i na jesień. Wtedy się bardzo ładnie rozkrzewia. Ale to jeszcze będę o tym mówił później. No. Będzie dobrze. Nawożę teraz trochę lepszej ziemi z kompostu. No to są kawałki drewna i inne takie rzeczy, które dżownice przerobiły. To wszystko będzie służyło jako pokarm dla naszego żywopłotu. Można dawać
świeżutkie jakieś takie rzeczy, które no, zostaną i tak przerobione przez robaki. Cały czas podlewam. To ma być super ciapka, taka elegancko to ma być zrobione. On będzie miał na kilka dni tutaj wody dostarczone. Dzieje się, po prostu się dzieje. I jako ostatnią warstwę wrzucam taką fajną ziemię, znalazłem prawdopodobnie trochę gliny z jakiegoś, no, taką torebeczkę to nie potrzebuję, glinę z jakiegoś stawu, taki z mułem trochę, elegancko, to będzie po prostu przepyszne dla nich. To jest super, to jest miazga. Nie potrzebuję żadnych nawozów sztucznych, tylko taki właśnie naturalny nawóz jest zawsze najlepszy. I nikt mi nie powie, że to jest coś innego. Woda się leje, dobrze tutaj jest zalane, działamy. Posadziliśmy już nasze ligustry, przycięliśmy je, trzeba je przyciąć 20 cm od ziemi, żeby się nam ładnie rozkrzywiały. Trzeba pamiętać, żeby takie dziury też załatać, żeby nie było powietrza. No i sobie zaczną teraz rosnąć, dostały dużo wody, nie ma co się o nie martwić. Tak ładnie przycięte, one będą rosły nam pięknie. A teraz pokażę wam jeszcze sąsiad, który nie przyciął ligustra, jak wyglądają jego, jak wygląda jego żywopłot. Tragedia, masakra, rzadki jak sraka niemowlęcia. No, współczuję mu. Powinien to w ogóle wszystko wysadzić. W powietrze chyba. Wysadzić to i wsadzić po prostu jeszcze raz od nowa i zacząć przycinać. A nie on głupek zostawił sobie. I tak to wygląda. Wstyd i hańba. Sadzonek nam trochę brakło, ale to się dokupi. No, szpalerek będzie ładny, rósł elegancko. Polubcie i zasubskrybujcie. Będę wam wdzięczny. Nic was to nie kosztuje, a dla mnie będzie to oznaką tego, że wam się podobało. Pozdrawiam.